Witajcie w kolejnym odcinku programu Co w Kosmosie. W dzisiejszym odcinku usłyszycie o czarnej dziurze tworzącej gwiazdy, polu magnetycznym planety pozasłonecznej oraz pozostałości supernowej. Zaczynamy od czarnej dziury uciekającej ze swojej galaktyki. Astronomowie z Uniwersytetu Yale przeglądając zdjęcia wykonane przez Kosmiczny Teleskop Hubble'a zauważyli dziwny podłużny ślad. Początkowo mogłoby się wydawać, że ślad ten zostawił promień kosmiczny, który uderzył w matrycę kamery teleskopu Hubble'a. Okazało się jednak, że tego śladu nie zostawił promień kosmiczny. Po wykonaniu obserwacji spektroskopowych tego jasnego pasa okazało się, że składa się on z młodych jasnych gwiazd. Zdaniem astronomów z Uniwersytetu Yale, ten pas nowych gwiazd jest wynikiem wyrzucenia z galaktyki supermasywnej czarnej dziury o masie 20 milionów mas słońca. Pas ten rozciąga się na odległości ponad 200 tysięcy lat świetlnych, czyli dwa razy więcej niż średnica Drogi Mlecznej naszej galaktyki. Gaz ze przestrzeni międzygalaktycznej tworzy swego rodzaju falę uderzeniową z przodu uciekającej czarnej dziury, jednocześnie skupiając się za nią i tworząc nowe gwiazdy. Za czarną dziurą tworzy się ślad podobny do tego, jaki towarzyszy płynącym statkom. Supermasywne czarne dziury znajdują się zazwyczaj w centrach galaktyk, gdy dwie galaktyki zderzą się ze sobą, ich supermasywne czarne dziury łączą się ze sobą. Zaobserwowana czarna dziura została najprawdopodobniej wyrzucona, ponieważ doszło do zderzenia trzech galaktyk w relatywnie krótkim czasie. Gdy dwie pierwsze galaktyki zderzyły się ze sobą, ich czarne dziury zaczęły krążyć wokół siebie powoli zacieśniając swoje orbity. Lecz zanim zdążyły się one połączyć ze sobą, dołączyła do nich trzecia czarna dziura z trzeciej galaktyki. Ten układ trzech supermasywnych czarnych dziur okazał się być na tyle niestabilny, że jedna z czarnych dziur została wyrzucona w przestrzeń międzygalaktyczną. Astronomowie mają zamiar przyjrzeć się tej czarnej dziurze jak i pasowi gwiazd przy użyciu teleskopu Webb oraz Chandra, aby lepiej poznać ten niespotykany do tej pory fenomen. Innym fenomenem, który zainteresował w ostatnim czasie astronomów jest odkrycie pola magnetycznego na pozasłonecznej skalistej planecie. Zespół naukowców z Uniwersytetu Colorado oraz Uniwersytetu Bucknell, wykorzystując sieć radioteleskopu VLA, wykrył sygnał radiowy pochodzący najprawdopodobniej z zorzy polarnej zachodzącej w układzie planetarnym YZCT oddalonym od nas o 12 lat świetlnych. Sygnał ten wskazuje, że planeta z tego układu posiada pole magnetyczne. Istnienie pola magnetycznego jest niezwykle ważne dla powstania życia. Poleto chroni planetę przed naładowanymi cząsteczkami wiatru słonecznego, które mogą doprowadzić do zaniku atmosfery czy wpłynąć bezpośrednio na organizmy żywe. W przypadku obserwowanego układu planetarnego mamy do czynienia z gwiazdą YZCeti będącą czerwonym karłem, planetą YZCeti B, o podobnych rozmiarach co Ziemia oraz dwoma innymi znanymi nam planetami. Planeta YZCTB krąży na tyle blisko swojej gwiazdy, że jeden rok trwa na niej zaledwie dwa ziemskie dni. I choć na samej planecie raczej nie znajdziemy żadnego życia, to pozwoli ona na zbadanie tego, jak zachowują się pola magnetyczne na innych planetach. Sygnały radiowe, które odebrane zostały przez astronomów, pochodzą z wzajemnego oddziaływania pola magnetycznego gwiazdy z polem magnetycznym planety. Co ciekawe, sygnały te wskazują na występowanie zorzy polarnej na gwieździe. Kolejny fenomen, który naukowcy mają nadzieję uda się im wyjaśnić, jest to skąd w młodych galaktykach we wczesnym wszechświecie wzięło się tak dużo pyłu, który obserwujemy. Pomóc w tym mogą obserwacje pozostałości po wybuchu supernowej Cassiopeia wykonane przez kosmiczny teleskop Jamesa Weba. Wybuch ten nastąpił 340 lat temu. Dziś w miejscu tego wybuchu obserwujemy zawiłe kształty powstałe z wyrzuconego pyłu. Badając ten pył, naukowcy z Uniwersytetu Perdure'a chcą dowiedzieć się, jak przebiegał sam proces wybuchu oraz jak zbudowana była gwiazda zanim wybuchła. Na pokazanym w tej chwili zdjęciu, wyraźnie widoczna jest granica bańki wybuchu. Najlepiej widać ją u góry i z lewej strony zdjęcia. Materia, widoczna w kolorze pomarańczowym i czerwonym, zderza się z pyłem międzygwiezdnym. Bardziej wewnątrz, zaznaczona jasnym różowym, widoczna jest materia pochodząca z samej gwiazdy. Światło z niej pochodzi między innymi z atomów tlenu, argonu, neonu oraz samego pyłu. Na środku, delikatnie z prawej, widoczna jest zagadkowa struktura zaznaczona kolorem zielonym. Z bliska widoczne są w niej małe struktury przypominające bańki. Zarówno kształt, jak i zawiłość tej struktury są trudne do wytłumaczenia. Badając tego typu wybuchy supernowych, naukowcy chcą dowiedzieć się również, skąd w galaktykach bierze się pył międzygwiezdny. Obserwując młode galaktyki we wczesnym wszechświecie, naukowcy zauważyli, że są one wypełnione pyłem. Według niektórych naukowców, pył ten może pochodzić z wybuchów supernowych. I to wszystko w tym odcinku. Jeśli się Wam podobało, to polubcie ten film i zasubskrybujcie nasz kanał, aby nie przegapić następnych odcinków. Na razie i do usłyszenia za tydzień.